w Greenkanu wnętrza dziś temat, który jest tak naprawdę zaproszeniem Was do jednej wielkiej, otwartej dyskusji o tym, jak stworzyć wnętrza przyjazne dla wszystkich mieszkańców. Witajcie na pokładzie Greenkanu. Zaczynamy! Nie ukrywam, że inspirację do tego odcinka znalazłam w serialu w ogóle życia mojego, o którym Wam już opowiadałam ostatnio. Tytuł tego serialu to Tacy jesteśmy i naprawdę w całym moim dorosłym życiu nie znalazłam innego serialu, który by mnie tak mocno zatrzymał i tyle podarował. I nic więcej Wam nie powiem, po prostu włączcie sobie pierwszy odcinek i myślę, że przepadniecie tak samo jak moja rodzina, bo my razem ten serial oglądamy. Ale właśnie w trakcie oglądania tego serialu, w trakcie patrzenia na pewną rodzinę, a tak naprawdę już później na wiele różnych rodzin funkcjonujących w danych przestrzeniach, taka mi się myśl pojawiła. Dlaczego nie porozmawiać o tym z naszymi widzami, jak stworzyć taką atmosferę i takie warunki w naszych mieszkaniach, żeby rzeczywiście to nasze mieszkanie było bardzo komfortowe dla wszystkich mieszkańców, którzy są w danej przestrzeni. Mam trochę takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale mam trochę takie wrażenie, że niektóre przestrzenie domowe mogą trochę wyglądać albo wręcz trochę funkcjonować jak muzea. Stąd w ogóle ten tytuł odcinka. Dom to nie muzeum. Dom to nie są wystawy, gdzie nie można czegoś dotykać, gdzie te wszystkie rzeczy są tylko postawione na pokaz i co jakiś czas tylko czyszczone. Gdzie wręcz są obszary, gdzie nie wolno wchodzić albo w ogóle przebywać w jakimś tam miejscu, bo coś się zniszczy. A myślę, że są takie wnętrza i są takie domy i są takie mieszkania i ten temat chciałabym poruszyć. Nie tylko oczywiście właśnie takiej niedotykalności albo kupowania rzeczy, na które nas najzwyczajniej w świecie nie stać i później biegania nad nimi i trzęsenia się, żeby się nic nie stało, ale również nad takimi różnymi aspektami stworzenia wnętrza, które naprawdę jest uszyte na miarę wszystkich mieszkańców, którzy tam mieszkają. I tutaj bardzo dużą grupą, na którą my się, no myślę, że niekoniecznie pochylamy, są dzieciaczki. Nagraliśmy o tym odcinek na kanale Hej Rodzice, podlinkuję Wam pod spodem całą tą rozmowę właśnie o obecności dzieci w mieszkaniu, o tym jak my budujemy te przestrzenie, w ogóle co się dzieje w tych naszych mieszkaniach, co warto, żeby się zadziało, żeby te nasze dzieciaki czuły się w mieszkaniach, w domach jak pełnowartościowi mieszkańcy, których szanujemy i po prostu czuli się tam dobrze i mieli też poczucie, że mają wpływ na to, jak na przykład wygląda ich pokój, jak na przykład wygląda również salon, czy mają miejsce swoje w tym mieszkaniu. Na ten odcinek Was bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że no, jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o treść. A teraz jeszcze jakby od dzieci przeskoczymy w ogóle do wszystkich mieszkańców, do wszystkich ludzi, którzy mieszkają w danym mieszkaniu, którzy tworzą naszą rodzinę. Czy my wszyscy dobrze się czujemy w tych wnętrzach? W tym serialu, o którym mówiłam, widać było, że te domy, które tam są, to są rzeczywiście takie przestrzenie, gdzie jeden na jeden każdy z tych mieszkańców czuje się swobodnie. To jest takie pierwsze słowo, które przyszło mi na myśl. Widać, że oni traktują meble jako meble, a nie właśnie eksponaty muzealne. Że na nich się siadają z impetem, kładą, że rzeczywiście korzystają z tych mebli, że ten dom jest dla nich taką oazą, o której no, większość z nas myślę, że marzy sobie myśląc o własnej przestrzeni i że żyją te przestrzenie, że widać tam było życie, że tam rzeczywiście ludzie funkcjonują, że jest gotowanie, że jest bałagan co jakiś czas, który się sprząta, że gdzieś tam pranie jest, że nie są to takie przestrzenie stricte instagramowe, ja już teraz w cudzysłowie to mówię, ale takie, wiecie, tak jakby były przygotowane do sesji wręcz zdjęciowej, gdzie jest wszystko wyniuniane i żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie chodzi mi o to, że mają być to wnętrza, nie wiem, brudne albo w bałaganie, bo ja sama bardzo nie lubię przebywać w takich wnętrzach i nieraz, nie dwa Wam pisałam o tym, że najlepiej w naszym domu czuję się, kiedy jest tam czyściutko, kiedy pachnie, kiedy jest ten dom przewietrzony, wręcz jest taki zapach, wiecie, świeżego powietrza. My jeszcze mamy las za domem, więc uwielbiam, jak właśnie te sosenkowe takie nutki powietrzeniu są we wnętrzu. Nie chodzi mi o to, chodzi mi bardziej o to, że to wnętrze rzeczywiście nasze jest bardzo płynne i ma bardzo różne momenty. Ma momenty bałaganu, ma momenty rozstawionego prania w salonie. Na przykład, nie wiem, jak zjeżdżamy z wakacji i tego prania jest bardzo dużo, to cały salon potrafi być w suszarkach. Że każdy
dosłownie mebel w naszym domu jest używany, że nawet jeśli się zniszczy, nic nie szkodzi. To jest tylko mebel, to są tylko rzeczy, które tak naprawdę powinny nam pomóc budować atmosferę, wspomnienia i właśnie to, co tak mocno było akcentowane w tym serialu, siłę ludzi, taką wspólną siłę ludzi, którzy tam mieszkają. Jeżeli żyjemy we wnętrzach, które są ważniejsze aniżeli ludzie mieszkający tam, wiem, że to tak dość mocno zabrzmiało, ale to dokładnie tak gdzieś z tyłu głowy mi dźwięczy, że chyba to są najgorsze w ogóle mieszkania i wnętrza do życia. Wnętrza, gdzie rzeczy, które tam się znajdują, meble, dekoracje, cokolwiek tam jest, są ważniejsze aniżeli ludzie, którzy tam mieszkają. Że rzeczy są ważniejsze niż dzieci nasze. Że dziecko, które coś zniszczy czy strąci, jest karane za to w ogóle niewspółmiernie, tak, do tego, co się wydarzyło. Bo też są takie sytuacje, gdzie dzieci na przykład nie mają swojego miejsca, bo ich pokoiki są znowu galeriami, czy właśnie scenkami fotograficznymi, czy pokojami, na które dziecko w ogóle nie miało żadnego wpływu. Tak rzucam Wam teraz, bo to nie są akurat sytuacje widoczne w moim domu, ja miałam zupełnie inne podejście. Uważam, że nasz dom jest dla nas i to, że on nie jest idealny, to, że wymaga remontu już od kilku lat, którego nie robimy, bo ja się w ogóle na niego na przykład nie czuję, to tylko pokazuje, że to my jesteśmy najważniejsi w tej przestrzeni, a nie wnętrze. Zostawiam Was w ogóle z tymi przemyśleniami dzisiaj. Bardzo Was proszę, żebyście też napisali, co według Was oznacza ten szczęśliwy dom. Jakie cechy musiałyby być spełnione w mieszkaniach, w domach, żeby to rzeczywiście były takie domy jeden na jeden dostosowane do ludzi, którzy tam mieszkają, a nie na odwrót. Co fajnego Wy robiliście? Co Wam się sprawdziło na przykład, że Wasza rodzina, która żyje w danej przestrzeni, ma takie fajne, różne wspomnienia, ma różne rytuały, które się właśnie bardzo dobrze kojarzą i które znamionują Wasz dom jako ciepły, kochany, rodzinny, taki, do którego chce się wracać. Co takiego fajnego robicie? Napiszcie, że właśnie można tak te Wasze przestrzenie określić. Bardzo mocny wpływ na mnie, nie ukrywam, ten serial miał. Bardzo mocno uwidocznił mi dużo rzeczy, które my stosujemy w naszej rodzinie, ku mojej uciesze, bo rzeczywiście gdzieś jeszcze sobie uświadomiłam jeszcze bardziej, że nasz dom rzeczywiście od samego początku był budowany pod nas i że nic, ale to dosłownie nic w tym domu nie jest ważniejsze niż mój syn, mój mąż, ja. To my jesteśmy królami tego królestwa, a nie rzeczy, czy dekoracje, czy choćby, nie wiem, wartościowe przedmioty, które tam się znajdują. I że to życie nasze codzienne i również pogodzenie się z tym, że ono nie jest idealne i że są słabe momenty w tym mieszkaniu albo w tym domu, że są słabe momenty związane z czystością, słabe momenty związane z brakiem na przykład remontu w jakimś tam miejscu, na które to miejsce sobie czeka. Że to wszystko nie spędza nam snu z powiek, że dla nas jednak cały czas najważniejsze jest to, jak my się tam czujemy. Czy rzeczywiście te niewymienione drzwi albo, nie wiem, szafki kuchenne, które chciałyby już być wymienione, są ważniejsze niż nasze dobre samopoczucie. I spotykam się często z takimi, jak sobie różnie ze znajomymi rozmawiamy i są takie różne dywagacje, a co robiliście w mieszkaniu, co wymieniacie? I takie fajne zdanie jedno usłyszałam, nie raz, nie dwa zresztą, że wolę pojechać w podróż, wolimy pojechać na wakacje, aniżeli właśnie wymienić, nie wiem, meble na nowe. Że już mam wrażenie, że my zaczynamy trochę inaczej do tych przestrzeni domowych podchodzić, że trochę nam zmieniają się priorytety, że być może dochodzi do nas no nieunikniony czas, który mija i każda chwila, ta, którą przeżywamy, to jest ta jedna najlepsza w tym momencie, ona już nie wróci. Nie wróci dzieciństwo naszych dzieciaków, nie wróci ich młodość, nie wróci ich wiek nastoletni, nie wróci szansa na to, żeby budować tą wspólną relację i wyjechać gdzieś. Jeżeli będziemy dokonywali takich wyborów, że to wnętrze jest ważniejsze, design, wymiana, remont, aniżeli właśnie budowanie tych relacji rodzinnych i również budowanie takiego wnętrza, w którym to nasze dziecko będzie się czuło na równi królewskie jak my, no to my nie będziemy mieli, słuchajcie, szansy, żeby zmienić to, żeby wrócić ten czas, tak? Jakby, wiecie, cofnąć się. Taki wiem, że być może nie wnętrzarski dziś ten odcinek, chociaż wbrew pozorom bardzo, że być może zostawi Was, tych, którzy potrzebują takiego pewnego przemyślenia i gdzieś
może zrewidowania swoich poglądów, może troszeczkę innego spojrzenia na to, że czegoś nie macie, że coś tam nie wyremontowaliście, albo że nie macie tak tych wnętrz urządzonych, jak my tu często pokazujemy na kanale, czy tak jak widzicie na Instagramach, na różnych kontach, które zobaczcie, też ludzie mają bardzo różne możliwości finansowe. My naprawdę jesteśmy różni. Każda rodzina inaczej żyje, każda rodzina ma różne możliwości. Porównywanie się do kogokolwiek jest w mojej ocenie po prostu bezsensowne, jak tylko może być. Ja często, jak mój syn był mały, czytałam mu Desiderata, gdzie właśnie no, główny trzon tego tekstu to jest trzon mówiący o nieporównywaniu się do nikogo, bo zawsze będzie ktoś, kto jest wyżej, zawsze będzie ktoś, kto jest niżej od ciebie. I clue w ogóle poczucia szczęścia i też poczucia takiego szczęśliwego mieszkania w danym wnętrzu, to jest, uważam, poczucie takie jeden na jeden, że jest mi dobrze tu, gdzie ja jestem. Że właśnie te moje wybory wnętrzarskie to są moje wybory, a nie dyktowane mi przez modę, przez Instagram, przez piękne obrazki, które gdzieś nas ze wszystkich stron atakują. Zostawiam Was dziś z tym. Czekam na te Wasze opowieści. Mam nadzieję, że pod spodem w komentarzach wybuchnie nam dobra energia i że się podzielicie tymi swoimi fajnymi sposobami, historiami, również związanymi z dziećmi. Co fajnego zrobiliście, jeśli chodzi o dzieciaki, żeby one się czuły jeden na jeden w Waszych domach? Tak po prostu dobrze. Albo jeśli nie dzieci, to partnerzy. Czy macie takie różne swoje fajne sposoby, właśnie okazujące szacunek tej drugiej stronie? Czekam na te Wasze opowieści. Jeżeli taka tematyka Wam się podoba, też nie napiszcie. Być może nagramy tego typu odcinków więcej. Serial bardzo polecam, tak swoją drogą, naprawdę jest świetny, myślę, że będziecie zachwyceni. A na dziś już się żegnam, nie na długo, bo wy wiecie, że my tradycyjnie widzimy się co kilka dni. Poproszę o kciuki w górę, to jest dla nas bardzo ważne, o komentarz pod spodem, choćby to miało być serduszko albo uśmieszek, trzeba pokarmić trochę YouTube'owe algorytmy. Do zobaczenia, do usłyszenia.